Niepewność na rynku kryptowalut, coraz więcej osób wierzy w spadki, a my standardowo jak to w środę, w samo południe, zaczynamy kolejny odcinek z serii Newsflash. Lecimy z wiadomościami! Cześć, z tej strony Mike, Newsflash, czyli 10-minutowe wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, ale także tematów pokrewnych. Zaczynamy wiadomości. Na początku deweloperzy 3 miesiące po haku uruchomili most Ronin. Nie wiem, czy pamiętacie, ale most Ronin był zhakowany, więc sieć Ronin Network została tutaj przywrócona. Zwrócono środki użytkownikom, którzy ucierpieli w wyniku tego haku. Oczywiście było to wszystko powiązane z Axie Infinity. Z powrotem to ruszyło. Także oficjalny komunikat. Wszystkie fundusze zostały zwrócone 1:1 na nowym moście. Pewnie ktoś tam kasę po prostu sypnął. Pytanie, czy nowy most jest bezpieczny. A Grayscale przygotowuje się na decyzję SEC-u na temat spotowego ETF-u. CEO Grayscale'a Michael Sonnenschein wysłał list do inwestorów, aby tutaj przedstawić drogę do zatwierdzenia spotowego ETF-u. Firma jest gotowa operacyjnie na przekonwertowanie swojego bitcoinowego trustu w spotowy ETF, jeżeli SEC wyrazi zgodę. No i teraz, jeżeli SEC odrzuci wniosek, to oczywiście oni już tutaj przygotowali prawników, którzy będą bronić, tak? Bronić i mówić, przedstawiać, że to jest jednak zgodne z prawem. Jeżeli przeszedłby spotowy ETF, to przede wszystkim świetny ruch, jeśli chodzi o Grayscale. Faktycznie dla nich byłoby to kolosalnym, nie? Kolosalnym tym tutaj pierwszy spotowy ETF, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo na świecie już są. Ale czy SEC twierdzi? Ciężko tutaj jest powiedzieć. Adresy trzymające przynajmniej jednego Bitcoina osiągnęły ATH. Jest ich 873 043. Pamiętajcie, że to są adresy. Jeden adres może należeć do więcej niż do jednej osoby lub jedna osoba może mieć więcej niż jeden adres. Ja sam mam kilkadziesiąt adresów Bitcoina. No i pytanie do Was. Czy jesteście w tej grupie tych 873 043 osób, które posiadają jednego Bitcoina na jednym adresie? Tak czy siak? Jak widać, ludzie tego Bitcoina gromadzą, super whale może i sprzedają, a zwykli ludzie gromadzą ponad jednego BTC. Cena Bitcoina spada poniżej 20 tysięcy dolarów, gdy Azja tutaj ostrzega o słabości globalnych akcji. I teraz można powiedzieć, takie ryzykowne aktywa, bo trzeba pamiętać o jednym, Bitcoin jest uważany i kryptowaluty jako aktywa bardzo ryzykowne. Dalej jest wyprzedaż, czyli Azja dumpuje Bitcoina. Traderzy patrzą na 19 500 dolarów jako wsparcie. Spojrzymy sobie później na kurs. Przechodząc dalej, a generalnie górnicy mają problemy. Ceny energii rosną, rentowność spada. Wielokrotnie to mówiłem. W przypadku, gdy jesteście górnikiem jakiejkolwiek kryptowaluty działającej na Proof of Work, są tak naprawdę cztery parametry, które decydują o waszej rentowności. Przede wszystkim cena danej kryptowaluty. Załóżmy, że jest to Bitcoin. Cena Bitcoina, na którą nie macie żadnego wpływu, to po pierwsze. Po drugie, trudność sieci. Jeżeli nie jesteście jakimś mega wielkim koncernem, to też nie macie na to żadnego wpływu. Trudność czasami jest skorelowana z ceną, ale niekoniecznie. Po trzecie jest to oczywiście cena energii, czyli cena za kilowatogodzinę, którą płacicie. Tutaj możecie mieć wpływ, możecie kombinować, żeby ten koszt zmniejszyć. Im niższa cena za kilowatogodzinę, tym wyższa rentowność. Im niższa trudność, tym wyższa rentowność. Im wyższa cena Bitcoina, tym wyższa rentowność. I na końcu jeszcze oczywiście sprzęt. Na końcu sprzęt, czyli wydajność sprzętów. Ile tam tych terahaszy z Joule'a jest wyciągane? Czy przyjmując jeszcze można powiedzieć, jak wydajna jest ta wasza koparka. I tutaj też macie pole do popisu. Pamiętajcie jednak, że Bitcoin to jest na zasadzie najsłabszego ogniwa. Wypadają jedni górnicy, inni będą kopać. Kto ma tańszą energię, ten wygrywa, bo sprzęt właściwie prawie wszyscy z tych dużych mają tacy sami, więc na szybko spojrzenie, jeśli chodzi o Bitcoina i o trudność kopania Bitcoina. Trudność kopania Bitcoina spadła nam o 1,65%, właściwie o tyle spadnie, spadła o 2,35% przy ostatnim. Bitcoin dostosowuje się średnio co 2 tygodnie. Trudność za mniej więcej 7 dni i 13 godzin będzie to kolejne dostosowanie trudności. Przechodzimy sobie dalej.
Bear market potrwa do momentu, gdy kryptoaplikacje staną się tak naprawdę użyteczne, twierdzi Mark Cuban. Jest to oczywiście właściciel Dollar Mavericks, zwolennik Dogecoina, Shiba Inu i tak dalej, i jednocześnie miliarder. Mówi on o tym, że oczywiście mówi o tym, że 80% jego nie Shark Tankowego portfolio było w kryptowalutach, tak w przeszłości mówił. Teraz pojawił się na 23. epizodzie Bankless Podcast i jak wierzy długo w kryptomarket i mówił, że potrwa to tak długo, gdy pojawi się katalizator, katalizatorem będą aplikacje. No i oczywiście lub będą tacy ludzie, którzy mówią, ach, szanić to, kupię. Aplikacje muszą być użyteczne, tutaj się akurat zgadzam. Przedsiębiorcy z Soyapango w Salwadorze mogą otrzymać 100 tysięcy dolarów BTC. Miasto stanowiące wschodnie przedmieścia salwadorskiej stolicy ma szansę na pobudzenie gospodarcze. Proszę bardzo, będą rozdawać kasę. Także będą dostać. Sposobem tej inicjatywy jest giełda Bitfinex, czyli generalnie jest to reklama. Chce ona pobudzić rozwój gospodarczy tego obszaru. No to jest ciekawe. Czy ktoś ma firmę w Salwadorze, przepraszam? Bo jest stówka do zgarnięcia. A MakerDAO chce zainwestować 500 milionów dolarów w obligacje i różnego rodzaju jakieś noty skarbowe minimalnego ryzyka. Także zobaczcie, chcą oni generować yield na swoim natywnym stablecoinie DAI poprzez tradycyjne inwestycje w obligacje skarbowe, a być może nawet w jakieś obligacje korporacyjne. To jest ciekawe, czyli rynek krypto inwestuje w rynek tradycyjny. Oczywiście będą to, muszą oczywiście DAO musi zdecydować, czy powinni całkowicie w krótkoterminowe jakieś tam obligacje, czy podzielić 80 do 20 i 20% w korporacyjne. No to ciekawy temat, ciekawe, zobaczymy. Bestsa na Bitcoinie oznacza problemy Korei Północnej. No wiadomo, że tam jest oczywiście bardzo dużo hakerów, którzy zarabiają i teraz okazuje się, że nie ma kogo hakować. 70% spadek na rynku kryptowalut w listopadzie zeszłego roku spowodował erozję dużej większości cyfrowych zapasów, jakie posiadają Koreańczycy. Potencjalnie ogranicza to też zdolność Korei Północnej do przeprowadzania większej liczby testów broni, w tym nuklearnej. Także kima załatwi kryptozima. Przechodzimy sobie dalej. Texas wita nam w swoim stanie szwajcarską firmę miningową White Rock. Oby nie Ice Rock z kamerzy pierdzieleni. No, także szwajcarska firma idzie, rozpościera swoje skrzydła w Teksasie, w Brazos Valley, w tym regionie i oczywiście będą oni, słuchajcie, w partnerstwie z Natural Gas On-Site Neutralization. Oni oczywiście używają gazu ziemnego, palą, konwertują w energię, który będzie używany przez White Rock. Nie wiem, czy tu chodzi o ten gas flaring, czy nie, ale Teksas tutaj mocno idzie. I to jest ostatni news dzisiejszego dnia. Teraz przechodzimy sobie do szybciutkiej analizy rynku. Mam tutaj godzinówki. Bitcoin po wachlarzu. Tutaj już zasieki jeszcze wybroniły przez chwilę. Także to widzicie oczywiście, że zasieki wybroniły, ale środa przyszła i dzień spadki na Bitcoinie są. Dominacja Bitcoina, że ja to jednak ustawię na dniówkach, będzie to lepiej widać. Dominacja Bitcoina nam trochę spadła i teraz tutaj się troszeczkę jakby konsoliduje. A za Bitcoinem wszystkie pozostałe kryptowaluty oczywiście. Wszystkie idą, Solana, GMT, wszystko idzie za Bitcoinem, nie ma co tu patrzeć. Jeśli chodzi o kryptowalut, złotówka znowu traci już 4,45 za dolara. Jeśli chodzi o euro, pewnie jest dokładnie to samo, 4,68 za euro, no ale euro USD, zobaczcie, tutaj jest 1,05 i tu zmiana jakakolwiek do flippeningu, tutaj było niedaleko, ale jednak trochę zabrakło. A proszę, proszę, co się dzieje z rublem, proszę, co się dzieje z rublem, jak tu Władimir. Dolar też zyskuje na sile. Teraz złoto. Złoto nie zareagowało na wieści z Ugandy. Specjalnie troszeczkę jest zjazd, ale niespecjalny. Srebro to samo. Miedź nam znowu spada. Już kosztuje 3,77, ale jakoś na cenę kabli to się nie przekłada za bardzo. I jeszcze ropa naftowa znowu odbija. Już jest 114, także ciekawie. I rynek tradycyjny. Nasdaq zaczyna lecieć w dół. No i oczywiście spółki wszystkie, tak jak Nasdaq, tak jak wszystkie spółki będą nam tutaj szły. I jeśli chodzi o to, to jest tyle. Można jeszcze spojrzeć sobie na analizę rynku taką tradycyjną. Zostało mi tutaj parę, jak to się mówi, bąbelki na początku. No tutaj jest parę rzeczy. Proszę bardzo, Lunc urósł. Nie wiem, kto to jeszcze kupuje. Luna i Lunc urosł. Matiki, Compoundy, Sandboxy, GMT i tak dalej. To wszystko urosło, tak? Longi kontra shorty. Longi kontra shorty. To wygląda następująco.
na 4-godzinówkach. Większość ludzi jednak shortuje. Fear and Greed Index 13. Co my tu mamy? Ten 25 pokazuje opłaty za Ethereum 50 centów za gołę, za Bitcoina. Tutaj ruchu w ogóle nie ma. To nas i nie interesuje. Jeśli chodzi o Treasuries, to jest taka strona. Wszystkie linki są na stronie CryptoNarodu. Zapraszam, jakie firmy posiadają, co robią i tak dalej. Trudność już pokazywałem, to nas nie interesuje, to też nie. Grayscale dalej wyprzedaje Bitcoin na 30% premium ujemnym. CoinGossip znowu nie działa. Rainbow Chart mówi, że to jest fire sale. I jeśli jeszcze można koniec, likwidacja, czas mi się kończy. Zlikwidowano w ciągu 24 godzin 173 miliony dolarów. Dobra, time's up. Jak to mówią, wszystkie linki, pamiętajcie, że są na stronie Kryptonarodu. Tutaj w opisie tego filmu wszystkie linki macie, kieruję Was na stronę Kryptonarodu. Niedługo zmiany na stronie Kryptonarodu. Dzisiaj wieczorem mnie nie ma, także nie będzie dzisiaj pełnego wydania newsów, a być może jakiś tam odcineczek jeszcze wleci. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Miłego dnia. Cześć.